Dzień dobry, szanowni. W tym filmie chciałem wykorzystać to, czego dowiedzieliśmy się ostatnio na temat kwadratu sumy dwóch liczb A i B, do rozważań związanych z podzielnością i resztą z dzielenia liczb całkowitych przez liczbę naturalną. No i zaczniemy od dzielenia z resztą. No, wyobraźmy sobie, że mamy pewną liczbę całkowitą A i dodatnią liczbę naturalną B. I mówimy, że B dzieli A z resztą R, jeśli A możemy zapisać w takiej postaci, że to jest iloczyn pewnej liczby całkowitej, K przez ten dzielnik B. I żeby otrzymać A, trzeba dodać do wyniku dodatnią liczbę R, zwaną resztą. R jest nieujemne i mniejsze od B. Natomiast K, czyli iloraz, to jest pewna liczba całkowita. No i cały jakby dowcip polega na tym, że jeżeli mamy parę liczb A i B, jeżeli mamy dzielną i dzielnik, to istnieje tylko jedna para liczb K i R. Tylko jeden iloraz K i tylko jedna reszta R, która spełnia to równanie. I to jest samo w sobie ciekawe twierdzenie. Udowodnimy sobie je także na spotkaniu naszego kółka. No i teraz pora na przykłady. Jeżeli A równa się 8, a B równa się 4, no to 8 można zapisać jako 2 razy 4, tak? Czyli ten iloraz będzie równy 2, a reszta będzie równa 0. W tym wypadku 8 dzieli się przez 4, mówimy bez reszty. No, jeżeli A równa się 7, a B równa się 2, no to 7 można zapisać jako 3 razy 2, czyli iloraz jest równy 3, no ale to będzie 6 i brakuje jeszcze jedynki, czyli trzeba dodać 1. Reszta wynosi 1. Ciekawie jest, jeżeli liczby są ujemne. A równa się minus 11, a B równa się 5. Przypominam, że B powinno być liczbą dodatnią, naturalną liczbą dodatnią. No to minus 11 można zapisać jako minus 3 razy 5. To będzie minus 15 i do tego trzeba dodać jeszcze 4, żeby otrzymać minus 11. Także iloraz jest równy minus 3, a reszta jest równa 4. I teraz okazuje się, że bardzo wiele ciekawych informacji można wywnioskować, analizując reszty z dzielenia liczb przez liczby naturalne, liczb całkowitych przez liczby naturalne. I w szczególności, jeżeli dwie liczby całkowite, nazwijmy je A i C, mają tę samą resztę przy dzieleniu przez B, to są ku sobie powinowate w pewien bardzo interesujący sposób. Mówimy, że są przystające modulo B. Modulo, taka nowa, dziwna nazwa. I zapisujemy to w taki sposób. A i C dają przy dzieleniu przez B tą samą resztę, tę samą resztę R. Zapisujemy to za pomocą takich trzech kresek. A przystaje do C modulo B. No i możemy sobie przykłady jakieś zobaczyć. 7 to jest 2 razy 3 plus 1, a 10 to jest 3 razy 3 plus 1. To znaczy w obu wypadkach, tu dzielimy przez 3, w obu wypadkach iloraz jest wprawdzie różny, ale reszta jest taka sama. No więc 7 przystaje do 10 modulo 3. No, 23 możemy zapisać jako 4 razy 5, czyli 20 plus 3, a minus 2 to jest minus 1 razy 5 plus 3. W tym wypadku dzielimy przez 5, ilorazy są różne, ale reszty są takie same i w związku z tym 23 przystaje do minus 2 modulo 5. No dobrze, a jakieś zastosowania praktyczne tego języka? No, zastanówmy się, ile jest możliwych reszt przy dzieleniu przez 3. No, mówiliśmy, że reszta to jest taka
nieujemna liczba naturalna, która jest mniejsza niż dzielnik, niż B, czyli jeśli dzielnik wynosi 3, no to tych kandydatek też są 3. Może być 0, kiedy liczba dzieli się przez 3, lub 1, lub 2, kiedy się przez 3 nie dzieli. No i to widać, jak narysujemy sobie oś liczbową, no to co trzecia liczba dzieli się przez 3, tak? Czyli każda z nich może dawać resztę 1, albo resztę 2, albo potem z powrotem kolejna będzie dawała resztę 0. I znowu resztę 1, resztę 2, resztę 0. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No a zatem każdą liczbę całkowitą można zapisać na jeden z trzech sposobów. Albo tak, wtedy kiedy dzieli się przez 3, albo tak, jeżeli daje resztę 1 przy dzieleniu przez 3, albo tak, jeżeli daje resztę 2 przy dzieleniu przez 3. No a co będzie z resztą dzielenia kwadratu tej liczby całkowitej przez 3? No, jeżeli liczbę A można zapisać w takiej postaci, to A kwadrat to właśnie ze wzoru na skróconego mnożenia na sumę kwadratów. To jest suma dwóch składników, trzeba podnieść do kwadratu. Będzie kwadrat pierwszego plus podwojony iloczyn pierwszego przez drugi plus kwadrat drugiego. Jak sobie to tak zapiszemy, to pojawia się bardzo ciekawa rzecz, dlatego że jeżeli chcemy przeanalizować teraz resztę z dzielenia kwadratu liczby A przez B, to był ten dzielnik, no to tak, popatrzcie, pierwszy wyraz się dzieli przez B, bo tu jest B kwadrat, ale drugi wyraz też się dzieli przez B, bo tu jest B. Czyli reszta z dzielenia dwóch pierwszych wyrazów jest 0 i zostaje tylko kwadrat tej reszty. Czyli kwadrat liczby całkowitej jest, przystaje do kwadratu jej reszty modulo B. Kwadratu jej reszty z dzielenia przez B. No to możemy sobie to w ten sposób zapisać. No i teraz mamy trzy możliwości. No albo A się dzieli przez 3, jeśli B jest równe 3, tak? To albo A się dzieli przez 3, wtedy reszta dzielenia kwadrat jest 0. Albo A dzieli się przez 3 z resztą równą 1, no to reszta jest 1 i kwadrat tej reszty też jest 1, więc A kwadrat przystaje do jedności, innymi słowy daje tę samą resztę co 1. 1 przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1, modulo 3. No albo A kwadrat, A daje resztę przy dzieleniu przez 3 równą 2, wtedy A kwadrat przystaje do reszty do kwadratu, reszta do kwadratu to jest 4, ale 4 można zapisać jako 3 plus 1, w związku z tym 3 dzieli się przez 1, w związku z tym reszta będzie równa 1 i znowu A kwadrat przystaje do jedynki modulo 3. Innymi słowy, chociaż przy dzieleniu liczby A przez 3 możliwe są 3 reszty, to przy dzieleniu liczby kwadratu liczby całkowitej przez 3 możliwe są tylko dwie reszty i reszta jest równa 0, jeśli ta liczba dzieli się przez 3, a jeżeli nie dzieli się przez 3, to reszta z dzielenia kwadratu tej liczby przez 3 równa się 1. No i teraz zrobimy od razu zadanie na ten temat. Zadanie pochodzi z kwadratu, z gazetki Olimpiady Matematycznej, wtedy gimnazjalistów, numer 7. Mamy znaleźć wszystkie liczby pierwsze P, dla których liczba P kwadrat plus 2 także jest pierwsza. No spróbujmy. Najmniejsza liczba pierwsza to jest 2, P kwadrat plus 2 to jest 4 plus 2, 6, to nie jest liczba pierwsza. Jeśli P jest równe 3, kolejna liczba pierwsza, to P kwadrat jest 9 plus 2 to jest 11, owszem, to jest liczba pierwsza. No a co będzie dalej? Jeżeli P jest większe od 3, to reszta z dzielenia P kwadrat równa się 1. Dlaczego? No bo jeżeli P jest większe od 3, to P nie dzieli się na pewno przez 3, bo to musi być liczba pierwsza, się nie może dzielić przez mniejszą liczbę pierwszą, prawda? Nie dzieli się, a zatem reszta z dzielenia P kwadrat przez 3 jest równe 1.
czyli reszta z dzielenia p kwadrat tutaj jest równa 1, reszta z dzielenia dwójki jest równa 2, a razem w sumie to jest 3. No tu właściwie powinienem wskazać, tu p kwadrat jest równe 1. O, błąd jest, bo tu powinno być 2, a nie 1. Doskonale, jedziemy dalej. Reszta z dzielenia p kwadrat przez 3 jest równa 1 plus 2. Reszta z dzielenia dwójki przez 3 jest równa 1 daje 3. No ale 3 dzieli się przez 3, czyli p kwadrat plus 2 przystaje do 0 modulo 3, czyli dzieli się przez 3. No ale liczba pierwsza większa od 3 nie może się dzielić przez 3, a zatem jedynym rozwiązaniem tego zadania jest p równe 3.